bliżejlasu.pl odpowiada. Czy osy mają żądła? Adamie, mam nadzieję, że nie miałeś jeszcze okazji sprawdzić, czy osy naprawdę mają żądła. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak. Osy mają żądła i czasem nawet z nich korzystają. Robią to chętniej niż pszczoły miodne, dla których użądlenie oznacza koniec życia i muszą czuć się bardzo zagrożone, aby skorzystać z tej ostatecznej linii obrony. Osy mogą żądlić nawet kilkukrotnie. Dlatego chętniej korzystają z tej dość bolesnej dla nas igły. Osy są bardziej niż łagodne pszczoły, usposobione wojowniczo do intruzów, którzy zakłócają ich spokój. Potrafią żądlić nawet zbytnio niezagrożone. Wystarczy, że stwierdzą, że człowiek podszedł zbyt blisko ich gniazda. Dlatego, gdy zauważysz pszczołę, nie warto jej drażnić. Gniazda os znajdują się w ziemi lub są podwieszone pod sufitami i zrobione są z podobnej do papieru substancji. Nigdy nie wolno ich dotykać. Najlepiej omijać je szerokim łukiem, ponieważ osy bardzo dzielnie stają w obronie swojego domu i królowej. Osy mają swoje ulubione kolory. Wabią je kolor biały i żółty. Za to zupełnie nie widzą koloru czerwonego. Można również odstraszać od siebie osy, spryskując ręce, szyję oraz ubranie płynami z substancją IR-3535, które są bezpieczne dla dzieci powyżej pierwszego roku życia i działają skutecznie nawet do 4 godzin. Złą sławę os wykorzystują inne owady latające, które mają bardzo podobne żółto-czarne barwy, których zadaniem jest krzyczenie dookoła: jestem zadziorna i lepiej ze mną nie zaczynaj, a dodatkowo mogę cię urządzić, więc mnie nie prowokuj. Choć tak naprawdę nie robią nikomu krzywdy. Więc podczas spacerów warto przyjrzeć się, czy spotkaliśmy właśnie osę, czy jakąś udawaczkę. Pomimo, że zbytnio nie lubimy os i słusznie na nie uważamy, są one bardzo pożyteczne w przyrodzie. Nie tylko zapylają rośliny, ale są również głównymi smakoszami kleszczy i bardzo ograniczają ich liczebność. Podczas zimy os nie ma, ponieważ zimuje jedynie królowa, która odtwarza swój rój z początkiem wiosny. Czy lwu jest gorąco w grzywie? Pomimo, że lwy żyją w bardzo ciepłym afrykańskim klimacie, noszą wspaniałe grzywy. Okazuje się, że czasami jest im w nich gorąco, ale mają swoje powody, aby je nosić oraz sposoby, aby się chłodzić. Im ważniejszy i silniejszy jest lew w stadzie, to nosi dłuższą, ciemniejszą i bardziej gęstą grzywę. Grzywa lwa również zabezpiecza go podczas walki, ponieważ chroni lwią głowę i szyję przed kłami i pazurami innych zwierząt, np. hien, które lwy bardzo często przeganiają ze swoich łowieckich terytoriów. Aby się ochłodzić, podczas upalnego dnia lwy wspinają się na drzewa. I podobnie do naszych domowych kotów, większość dnia przesypiają, a zaczynają polować wieczorem oraz w nocy, gdy temperatura jest niższa. Czasem lwia grzywa bywa bardzo jasna oraz bardzo rzadka. Zdarzają się również lwy, które są całkowicie białe, ale nie są albinosami. Wysoka temperatura otoczenia jest przez wielu badaczy uważana za jedną z możliwych przyczyn bardzo małej grzywy lub jej braku u lwów w Kenii na terytorium Parku Narodowego Tsavo.